Cześć i czołem, Peter z tej strony, a to oczywiście Mass Effect 3 Multiplayer. Kontynuujemy przygodę naszym adeptem. Oczywiście na początek, jak to w zwyczaju, rozwiniemy sobie moce i mam niestety tylko 6? No, tylko. Ja myślałem, że mam 5, więc mam aż 6. Okej, okay, więc tak, to w poprzednim odcinku było mowa, teraz chyba pójdziemy właśnie w rozwój osobliwości dla odmiany, czyli inaczej niż ja to zwykle sam, niż ja zwykle do tej pory tą postać rozwijałem. Kieruję się tu radą i oczywiście jednego z moich widzów, zobaczymy. Oczywiście na brązie może i na brązie mój sposób był lepszy, ale już na wyższych poziomach niekoniecznie. No i tutaj teraz, nie wiem, zwiększyć promień, żeby więcej ich wziąć, schwytać, czy wydłużyć czas trwania. Oto jest pytanie. Oto jest pytanie, kto mi odpowie na nie. Czy ja wiem, czy ja chcę wydłużyć czas trwania? Może niekoniecznie, może jednak promień. Jeszcze pomyślę, co ewentualnie mógłbym zrobić 6 punktami. Sprawność mógłbym 3, a tu już 4, to 7 potrzebuję. O, oczywiście mógłbym zaoszczędzić i tak dalej. Albo zwiększyć promień może jednak. Tutaj jest po 6, ale tego już nie będziemy rozwijać. To na pewno najmniej mi przydatne, tego chyba nigdy nie rozwijałem do końca. Fala uderzeniowa rozwijałem, ale tym razem nie zrobimy tego. Dobra, rozwinę osobliwość i jednak promień. Decyduję się na promień. Ok. 2 punkty zostały i tyle, bo na nic już nie wydamy. Zatwierdź i do gry. Szukamy serwera. O, tym razem szybciutko, szczęśliwie. Zobaczymy tylko, od której rundy zacznę rozgrywkę. No, zobaczymy. No, come on, dajesz. No. Cieszyłem się, że szybko, a za to długo wczytuję. O, czy ja na takiej mapie, fala druga, czy ja na takiej mapie już byłem? Aha, chyba tak, chyba już coś tu było. A, fala ukończona, czyli w zasadzie zacznę od trzeciej. Czy rzeczywiście? Nie, chyba nie byłem, pierwszy raz tu jestem, powiem wam szczerze. No to ciekawie, nie będę wiedział, gdzie tu biegać w ogóle. Na razie po prostu pobiegniemy za tym i go będziemy bronić. Punkt zrzutu. Tędy idziesz? No dobra. Więc ja pójdę przodem. Aj! To było daremne. Kurde, muszę się tu połapać. Nie wiem, w którą stronę, gdzie, co, jak, dlaczego i po co w ogóle. Ja się na razie skoncentruję na bronieniu tego i przez to poznaniu mapy co nieco. Ale widzę, że wszyscy poszli w inną stronę. Ja może tu oczyszczę przed pole jakby coś. Co się tu dzieje? Oni tu wszystkich rozwalają. Ja nie mam w kogo zabijać. Chyba muszę iść tam. O! Coś mnie tu biło. I to snajper do tego. Kurde, oni to wszystko rozwalają. Nie. Ja w ogóle nie wiem, gdzie ja tu mam iść. Nie mam moich miejscówek, na które mógłbym się ustawić, jak to
jak to sobie zwykle robiłem, że się gdzieś mogłem... Ale może się troszkę schronię. Chociaż na chwilę. Fala ukończona. No, nie zrobię tu furory, ale przynajmniej jeśli ktoś nie widział, to zobaczycie nową mapę. Nie no, za tym iść to ten tu rozwala wszystkich. Oni wszyscy, sami szturmowcy są czy co? Ja tu zaraz zginę, jak tak sobie będę latał nie wiadomo gdzie. Kogoś się muszę trzymać. Tego, ten ma chociaż pistolet. Co? No nie, to też szturmowiec. Tam coś jest. Ja polecę tu, może chociaż kogoś znajdę, żeby zabić. Nie, nie znajdę, nikogo nie zabiję, tam ktoś jest. Aj, nie zdążyłem. Już w locie rzucałem odkształcenie. Się. Broni nie przeładowałem, gapa ze mnie. Myślę tutaj o tym. To tak rzucimy profilaktycznie. Czy ja z tym mam coś zrobić? Chyba tak, no jak widzę. Dobra. Chociaż do tego się przydam. Nikt mnie nie atakuje. Spokój, ten mnie tu broni, więc czuję się bezpieczny. Wiem, że przy nim mi nic nie grozi. Coś tu było? Ktoś tu był? Nie. No, chociaż se kogoś zabiłem, no. Dobra, ty już to robisz, dobra. Aj, to mogłem już użyć. Cholera! Przeładuj, chowaj się przed... Nie, co ja robię? W ogóle jak ja gram? Super odcinek, gdzie gram jak leszcz. Pala. Dobra. Mnie tu nie atakuje, coś mnie atakuje. Ale ładny taniec. Ładnie tańczył, ale przez ten jego taniec tego nie mogłem trafić. Ty pewnie wiesz, gdzie biec. Skoro tu biegniesz, to znaczy, że tu jest dobrze biec pewnie. Nie? Nie, a ty biegłeś, aha, po amunicję, no dobra. Ja nie potrzebuję tak bardzo amunicji. I znowu jestem nieprzydatny poza polem walki daleko.
Wszyscy biegną tam, no dobra. Chociaż jak wszyscy tam biegną, to zanim ja dobiegnę, to już nie będzie kogo zabić, bo już sami to zrobią. No, właśnie o tym mówiłem. Chyba nie stoję chyba w dobrym miejscu, bo tu chyba jestem narażony z każdej strony. Tu się coś dzieje. Tutaj wbiegli. Kurde. Ale mapa fajna, no nic, taka zupełnie inna niż te, co do tej pory znałem, można powiedzieć. Nie można tu już się tak schematycznie. O, ta zwiała. Dobra, pomożemy temu, bo może by go trzeba obstawić. Powiem wam, że jeszcze no nie używam tak jak powinienem tej kombinacji mocy. Oj, dobra, zdążyłem zanim wieżyczkę rozstawił. Uciekaj! Aj, nie zdążyłem, tam nie dopadła. Ja się skoncentrowałem, żeby załatwić tamtego inżyniera, zanim wieżyczkę rozstawi. A to jest najgorszy przeciwnik. Z tym, że... Nie żyje. Tu coś strzela do mnie. Au, ty gnojku, jeden. Jak śmiałeś. Wszyscy są tam, a ja ciągle gdzieś nie tam, gdzie trzeba. Kurde, ten jakiś miatacz ma. Ale przeciwnicy są na... Kurde, wieżyczka. O, fuck! Wpakowałem się praktycznie pod samą wieżyczkę. Mało brakowało. Okej. Ale bym się wpakował, znaczy wpakowałem się pod nią. Szczęście, że akurat mnie strzelała i zdążyłem... zdążyłem odskoczyć w samą porę. Ale naprawdę, no... Błądzę tu jak dziecko we mgle. Ale jakie ładne widoczki. Dobra, może nie czas na widoczki. Punkt ewakuacyjny, dobra. Przeładujmy. Wszyscy nasi tu są. A, tu coś się dzieje. A, za późno z tą. Minuta 20, no spoko. A nie, żeby nie było, że tam z drugiej strony tej... tam zablokują drogę. Nie. Tu jest cisza i spokój. Okej.
Ha. No powiem wam, że nie ma to jak nowa mapa. No schodź. Kurde, myślałem, że da się bokiem. Że nie trzeba koniecznie drabinką. 38. 33, to jeszcze spoko. Chyba snajper gdzieś jest. Jeszcze mogę chwilę gdzieś tu wejść, ale... Dobra. Au. Strefa ewakuacyjna. I odlatujemy. No, raz zginąłem trochę głupio. Drugi raz cudem unikłem, ale to dlatego, że ci wymiatali. Ja tutaj zrobiłem wynik makabra. Więc na pewno ten odcinek nie był pokazem gry Adepta, raczej może dla niektórych po prostu prezentacją nowej mapy. No ale awans jest, następny odcinek będzie poziom 18, a myślę, że po 20 no to zacznę już normalnie grać. Nie wiem tylko, czy z tym nowym buildem, czy mi to spasuje rzeczywiście, czy spasuje mi po prostu to ustawienie. Zobaczymy, zobaczymy, po prostu będę miał mniej pewnie tarcz i życia, ale bardziej lepsze możliwości ofensywne. No ja w takim razie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, zapraszam na kolejny. Na razie, do zobaczenia. Cześć!